Chwalę po mojej stronie. Senata Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy numer 381 z dnia 29 marca 2022 roku. Panie burmistrzu. Na podstawie artykułu 6c ustęp 1 i 5, artykułu 6e ustęp 1, artykułu 6.36 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji niżej wymienionego policjanta inspektora lubiejskiego Tomasza, syna Tadeusza, komendanta powiatowego policji w Świeciu, delegowanego z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu i pełniącego powierzone obowiązki na stanowisku komendanta miejskiego policji w Grudziądzu z dniem 29 marca 2022 roku, cofam delegowanie i powierzenie pełnienia obowiązków, odwołuję z zajmowanego stanowiska i z dniem 30 marca 2022 roku przenoszę z urzędu do dalszego pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu oraz powołuję na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu. Rozkaz podpisał. Panie, panowie oficerowie. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, nadinspektor Piotr Leciejewski. Panie, panowie oficerowie. Pana Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu proszę o wystąpienie, a Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy proszę o wręczenie rozkazu. Panie inspektorze, wręczam Panu rozkaz personalny powołujący Pana na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu. Serdecznie Panu gratuluję. O zabranie głosu proszę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Pana Nadinspektora Piotra Leciejewskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zgromadzeni na tej sali, Panie Starosto, Panie Prezydencie, Państwo Wójtowie, Pani Prokurator, Panie Dyrektorze, Szanowni Koledzy w mundurach, Prezesie Związku Emerytów, wszyscy dostojni Państwo, a nie wymienieni przeze mnie z urzędu, z imienia bardzo przepraszam, koleżanki, koledzy, policjanci, przedstawiciele mediów. Jest mi niezmiernie miło, bo dzisiaj piękna uroczystość w tej jednostce. Myślę, że wprowadzenie komendanta miejskiego i moment, który wiąże się między innymi z przywitaniem się ze sztandarem, dla nas ludzi w mundurach to bardzo uroczysty moment. Pięknie Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pięknie Wam dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami w tak ważnym dla garnizonu dniu. Cieszę się z uwagi też na to, że chyba pierwsza uroczystość, kiedy jesteśmy bez maseczek, bez rękawiczek, jesteśmy w takich okolicznościach, że możemy zobaczyć swoje twarze. Myślę, że dzisiaj twarze uśmiechnięte, bo ku temu absolutnie powód. Zdecydowałem się na delegowanie, a teraz już powierzenie i kierowanie tej jednostce policjantowi, który daje duże gwarancje, że tak duży garnizon grudziądzki, tak ważna jednostka dla funkcjonowania całego naszego garnizonu będzie prowadzona w sposób absolutnie odpowiedni. Między innymi dlatego, że doświadczenie Pana Komendanta, który rozpoczął służbę w 93 roku, w 1993 roku. I prawie 30-letni okres służby, ale też
ten moment, kiedy piastował stanowiska już w zasadzie od 16 lat kierownicze, wspinając się po szczeblach kariery policyjnej, daje ten moment i tą gwarancję tego, że doświadczenie zawodowe jest ku temu odpowiednie. Tak dużą jednostką jak Grudziądz, tak dużym miastem, tak dużym powiatem musi kierować osoba, która ma duże predyspozycje i dużą charyzmę. Absolutnie nie jest w stanie tego zrobić bez pomocy bezpośrednich swoich najbliższych współpracowników, zastępców, którzy, mam nadzieję, lada moment również już będzie możliwość zdjęcia tych dwóch literek przed stanowiskiem powierzenia obowiązków, ale to się też wiąże oczywiście z pewnymi sprawdzeniami i tutaj dobór jest bardzo mocno wyselekcjonowany. Ale nie jest to możliwe bez zarządzania tą jednostką bez kadry, która dzisiaj jest tutaj zgromadzona i do was się w tej chwili zwraca. Abyście dołożyli wszelkich starań, udzielili wszelkiej pomocy kierownictwu i po to, żeby ta jednostka była oceniana dobrze, bo tak oceniam w tej chwili działalność tej jednostki. Bardzo was proszę o pomoc, bardzo was proszę o wsparcie, bardzo was proszę o to, abyśmy umieli stworzyć dobrą atmosferę pracy przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dyscypliny służbowej, bo jest to nam dzisiaj bezwzględnie potrzebne. W dwóch słowach rano na odprawie podsumowałem, jeżeli w ogóle można w dwóch słowach podsumować ostatni dwuletni okres pandemii, to wszystko, co robiliśmy, a do czego wcześniej nie byliśmy przygotowani. Nowe zadania, elastyczne podejście do zmiany zadań, dziesiątki tysięcy, a w całym kraju 130 milionów sprawdzonych osób codziennej służby. U nas przecież również to były sprawdzenia w liczbach tysięcznych. To, co zrobiliśmy, pokazało, że jesteśmy w stanie przestawić się z naszymi zadaniami, a przecież nie zdjęto nam tych naszych podstawowych, ustawowych zadań, które też były realizowane w sposób odpowiedni. Mówię też o tej dyscyplinie, choćby z tego względu, że codziennie na granicy wschodniej Polski z naszego garnizonu około 160 policjantów też pełni służbę. Rotacyjnie się wymieniamy. Z tej jednostki przecież też byli ludzie, policjantki, policjanci, którzy wspomagają kolegów na granicy. Zmienność zadań, ale też umiejętność dostosowania sposobu zarządzania, tej elastyczności, o której wspomniałem, jest bardzo ważne i to cechuje dobrych przełożonych. Jestem przekonany, że twoje doświadczenie, Tomaszu, jest absolutnie gwarantem tego, że ta jednostka będzie szła w bardzo dobrym kierunku. Oczywiście jest to niemożliwe bez pomocy państwa, tutaj dzisiaj zgromadzonych. Począwszy od pana starosty, przez pana prezydenta, włodarzy miast, gmin, prokuratury, służb mundurowych, wszystkich państwo, którzy dzisiaj przyjęliście to zaproszenie i dziękuję jeszcze raz, że jesteście z nami. Bo my mamy rolę pomocową. My służymy społeczeństwu. I ten najważniejszy w mojej ocenie kierunek musi być utrzymany. Nie ma możliwości, żebyśmy żyli tylko w swoim jakimś kręgu policyjnym bez współpracy z państwem. Wasza obecność świadczy o tym, że wszyscy to doceniamy i o to znamy. Bardzo wam serdecznie za to dziękuję. Życzę nowemu komendantowi dużo policyjnego szczęścia, dużo sukcesów, dużo umiejętności, bo problemy nadejdą. Ale od rozwiązywania problemów właśnie jesteśmy my przełożeni. Wszyscy państwo, którzy dzisiaj jesteście na tej sali. To jest nieuniknione. Jestem przekonany, że pod tym dowództwem, z tą kadrą, z takimi przedstawicielami, gośćmi, to miasto, ten powiat, cały nasz garnizon pójdzie tylko i wyłącznie w dobrym kierunku, dobrą absolutnie drogą.
Życzę Wam wszystkiego dobrego. Wiemy, że pandemia cały czas gdzieś jeszcze jest. To nie tak, że ona się skończyła. Życzę dużo zdrowia wszystkim Państwu zgromadzonym na tej sali. Wszystkiego dobrego. A pozwólcie, że w tej chwili na pamiątkę tego spotkania, tej uroczystej zbiórki wręczę Panu Prezydentowi tradycyjnie materiał piśmienniczy. Chcąc i życząc Tobie, żeby tym piórem podpisywane były tylko i wyłącznie dobre decyzje, rozkazy nagrodowe, awansujące poszczególnych policjantów. Niech Ci służy. Wszystkiego dobrego. Bardzo proszę. Panie głosu proszę Pana Prezydenta Grudziądza, Pana Macieja Glamowskiego. Szanowny Panie Generale, Panowie Komendanci, drodzy funkcjonariusze, koleżanki, koledzy samorządowcy, wszyscy zacni goście. Przede wszystkim gratuluję tej nominacji. To bardzo ważna funkcja w przestrzeni miejskiej dla funkcjonowania miasta. Wiadomo, że bezpieczeństwo dla mieszkańców jest kluczowe i Wasze działania, co chciałbym też dzisiaj, korzystając z okazji, powiedzieć Panu Generałowi, są bardzo dobrze oceniane przez mieszkańców. Także współpraca w tych trudnych czasach pandemicznych, teraz przed nami inne wyzwania, inne problemy, ale myślę, że ta współpraca układała się i będzie układać się w przyszłości wzorcowo. I to zarówno z moimi jednostkami, jak i ze wszystkimi jednostkami w mieście, ze Strażą Miejską, więc oceniam to bardzo wysoko i bardzo za to dziękuję. Deklaruję też wsparcie w codziennych działaniach, wsparcie także finansowe, oczywiście w miarę naszych możliwości, wsparcie jeżeli chodzi o chociażby wspólne patrole czy wspólne posterunki, tak jak to funkcjonuje w naszym Grudniku. Będziemy na pewno robili wszystko, aby tutaj ta współpraca dalej szła w tym samym kierunku. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję, życzę samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowny Panie Generale, Panie Komendancie, Panie i Panowie Oficerowie, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Nam, mieszkańcom powiatu grudziąckiego, bardzo zależy na bezpieczeństwie. Zależy na tym, aby utrzymać wysoki stan bezpieczeństwa na drogach i poprawiać go. Przypomnę, że w ubiegłym roku uzyskaliśmy zaszczytny tytuł pierwszy najbezpieczniejszy powiat w Polsce. To głównie zasługa policjantów, dlatego że kategoria dotyczyła bezpieczeństwa na drogach. Nam zależy również na tym, żeby utrzymać wysoki poziom prewencji i wysoki poziom edukacji społecznej. Zależy nam też również na tym, aby dobrze współpracować. Żyjemy teraz w czasie permanentnego kryzysu. To jest okazja do wydawania kolejnych egzaminów ze współpracy, ze skutecznością. Należy wykorzystać tę okazję, chcę ją wykorzystać i złożyć podziękowania, bo do tej pory ta współpraca zdawała egzamin. Była na bardzo wysokim poziomie. Z Panem Komendantem już współpracujemy od kilku tygodni. Bardzo dobry początek. Bardzo dobrze to rokuje na przyszłość. Pan Komendant wszedł w rolę swoją wyśmienicie, bardzo, bardzo sprawnie, a już mieliśmy pierwsze dość poważne problemy związane z obecnym kryzysem. Pragnę pogratulować Panu Komendantowi, złożyć życzenia rozwoju swoich kompetencji przywódczych i szczęśliwej służby ku dobru ogólnemu. Bardzo dziękuję. Sobie pewne cele po kilku tygodniach. Może Pan o tych celach powiedzieć, jakie one są? Oczywiście rozmawialiśmy już wcześniej, nakreślałem priorytety, którymi będę się kierował w swojej pracy. Natomiast przez te dwa miesiące, które tu jestem, też zajmowałem pełnią obowiązki komendanta miejskiego, nasza rzeczywistość jednak się zmieniła, głównie w kontekście problemu uchodźczego i tutaj, co wybrzmiewało w wielu wypowiedziach moich przedmówców, należy powiedzieć, że policja dużą rolę i uwagę przykłada do tego, aby ten problem już rozwiązywać, żeby goście na naszym terenie zapewnić bezpieczeństwo. A pozostałe priorytety, które również wybrzmiewały z Pana Generała, zostają nadal aktualne. Czy Pana Generała, czy Pana Starosty, wiemy o bezpieczeństwie obywateli, zarówno na drogach, w sprawach kryminalnych, o działaniu prewencyjnym policji. Zapewniam, że taka policja
polityka, to będzie miejskiej policji, to będzie nadal prowadzona, żeby poczucie bezpieczeństwa obywateli było absolutnym priorytetem dla każdego funkcjonariusza. Zmiany zaszły. Czy planuje pan komentarz jeszcze jakieś zmiany na strukturę jednostki? Jeżeli chodzi o strukturę jednostki, mogę tylko powiedzieć, że pojawiło się niestety troszeczkę wakatów na stanowiskach. Będę musiał pochylić się mocno, żeby zapełnić te brakujące osoby w naszej strukturze. Jednym z widoczniejszych takich zmian to przecież powołanie zastępcy komendanta, byłego naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego pana Tomasza Mazurzewskiego, czy też przesunięcie zastępcy komendanta na stanowisko pierwszego zastępcy pana komisarza Marcina Wojciaka. Myślę, że będą stanowić zgrane trio w tym układzie i będziemy wytyczać sobie kolejne cele i je realizować po kolei.